Chcielibyśmy jak najbliżej tutaj plaży, a nie gdzieś tam w krzakach. Cały obwoźny sklep w BMW po prostu. Wino też kupiliśmy. Tam stoi nasz kamper pod tymi drzewkami. Idziemy zobaczyć żółwie, czy wychodzą, czy to prawda. Ale dobry kierowca daje radę. Miniemy się. Jesteśmy na naszej kolejnej miejscówce, to co wam mówiłem. Szukamy sobie teraz miejsca. Jest tu dosyć długa plaża. Zobaczcie, można tutaj praktycznie wjechać gdzie się chce i ustawić jak się chce. Tu widzę, że kamperek stoi, ale tu jest jakby takie wydmy. Musimy sobie gdzieś podjechać tam bliżej i stanąć. Albo w cieniu, albo na patelce. Namiotami porozbijani, ale to daleko od plaży są strasznie porozbijani. Zobaczcie, tu kolejny namiocik. No w cieniu, no tu jesteś w cieniu, no. Gdzieś sobie musimy znaleźć jakąś miejscówkę ciekawą. Każde drzewko zajęte. Jak jest tylko drzewo, to się tam ustawia jakiś kamperek albo namiot. I nie ma wolnych drzew, że tak powiem, więc albo stoimy na patelce, albo jedziemy dalej i szukamy. Patrzcie, jakie tutaj nawet kolosy wjeżdżają. Morello jakieś stoi, zaparkowane. I tak tutaj ludzie na dzikusa żyją. No tu się można rozstawić. Tu jest tylko taki plus, że jak sobie znajdziecie miejsce, to sobie widzę, nawet markizę można rozrzucić. I raczej nikt się tutaj wam do tego miejsca nie przyczepi, no bo wszyscy tutaj widzicie, tak są rozłożeni. Przejechaliśmy praktycznie całość. Będziemy teraz wracać z powrotem i szukać jakiegoś miejsca w cieniu. Tylko chcielibyśmy jak najbliżej tutaj plaży, a nie gdzieś tam w krzakach. Jak nie będzie wyjścia, to może zostaniemy na patelce. Po długich bojach i tutaj kłótniach znaleźliśmy sobie taką miejscówkę. No nie ma idealnej miejscówki. Trzeba byłoby było gdzieś wjechać tam w las daleko, żeby była idealna, ale tam wszystko praktycznie pozajmowane. No i stoimy tak, no trochę na słońcu, trochę w cieniu, tak to wygląda. Ale zobaczcie, tutaj możemy się rozłożyć, wyjąć sobie krzesełka. Jak coś, to jeszcze markizę tutaj teraz rozłożę. Pod drzewem teoretycznie, ale to drzewo za dużo cienia nam tutaj nie daje. Tutaj już mamy wyjście na plażę, więc jesteśmy w miarę blisko. Pełno ludzi porozkładanych, nikt tutaj nie ma z niczym problemów. Można sobie tutaj stać. Sami Grecy zresztą tutaj przyjeżdżają, to nie jest tak, że tylko turyści. Daszek sobie rozłożyliśmy, no i otwieramy wszystkie teraz okna, które są możliwe tylko. Coś tak patrzę na ten daszek, ale tam jakiś ptak mi się stegował, widzicie to? O Jezus Maria, zobaczcie to. Pokażę wam jeszcze temperatury, jakie tutaj mamy teraz. To jest przyjemnie czy nie w kamperze? Tak, jest nie najgorzej, trochę wieje. Pod kamperem 32 stopnie, czyli na zewnątrz, w środku to samo, 32. Lodówka 11, bo otwieramy ją teraz, bo do śniadania dużo rzeczy wyjmowaliśmy. No i 33 tam u dzieciaków. To co na zewnątrz, to w kamperze. A ja chciałam powiedzieć, że ponieśliśmy pewną stratę. A kieliszek się... Nie zamknęła się szuflada, wyleciała i kieliszek poszedł. No, i został nam jeden. Otworzyła się, nie wyleciała. No. I no, potem się, z rozpędu się potuł jeden kieliszek. Tej pani przyjeżdża też i sprzedaje swoje produkty. My wzięliśmy pastycjo, jedno. Cały obwoźny sklep w BMW po prostu. Wino też kupiliśmy. Dwa winka, białe i różowe niby, ale wygląda jak czerwone. No i widzicie, takie tutaj wcześniej pan jeździł z owocami. A ja dla was tutaj próbuję właśnie zmontować film, bo mu, tak jak mówiłem, dzisiaj chyba z plaży nici. Więc zabieram się za montowanie filmu. Siedzimy sobie teraz w kamperku, gdyż ponieważ... przeszła burza. Nie wiem czemu, ale w Grecji deszcz pada. Siedzimy, wiecie co, to co wam pokazywałem, pani tutaj przywiozła winko, więc się teraz raczymy winkiem. Ja tutaj udostępniłem właśnie dla was filmik, vlog z naszej wyprawy motorówką po Lefkadzie, więc coś się tam zawsze znajdzie do roboty. Paulina była na plaży, ja dalej swoje kolana tutaj leczę i raczej do wody za szybko nie wejdę, myślę, że miną ze 2-3 dni może. Co do tej miejscówki, to mamy tutaj namiary na nią od... Znaczy generalnie przesłał nam Daniel Chmiel, w ogóle to pozdrawiamy Chmielaki i waszego psa Lilkę też. No widzicie, tak się miejscówki zdobywa. Czy ja jestem, lubię takie miejscówki? Nie wiem, to chyba się już, wiecie co, na te wyjazdy na dziko, to sobie tak podsumujemy już chyba na koniec w ogóle, jak będziemy wyjeżdżać. Mi to się bardzo podoba.
Ogólnie się bardzo podoba, ale ja mam ogólnie taki obrys, zarys tego wyjeżdżenia na dziko, czy to jest fajne, czy nie fajne. Zobaczymy, jeszcze parę miejsc przed nami. Tutaj w ogóle przyjechaliśmy, bo tutaj podobno są też żółwie. Tutaj żółwie składają jajka, tak? Jajka składają żółwie i tutaj są małe żółwie i podobno wieczorem zazwyczaj jest ten cały ceremoniał wychodzenia tych żółwi. No i jak wam się uda oczywiście to zobaczyć, tak. Nam się uda. Bo jak przestanie trochę padać, bo na razie pada, pójdziemy, pokażę wam plażę, pokażemy wam, może wieczorem pójdziemy i też jak się uda oczywiście, bo zobaczymy, czy są tutaj żółwie. Co do winka od pani, to stwierdziliśmy, tak. Że... Nawet niezłe, tak? Winko od pani kosztowało 5 obrazków i powiem wam, że ostatnio kupowałem chyba sobie za 3 euro gdzieś tam w sklepie, bo to wiecie, dają takich o buteleczkach plastikowych. Takie winko też możecie normalnie sobie w sklepie kupić i mniej więcej koszt takiego wina w sklepie to jest tam 3-5 euro max, nie? W butelce jak sprzedają. 2,5-3. No, nawet jest taniej, no ale to wino tak smakuje jak każde w tej cenie. Ze względu na to, że dzisiaj jesteśmy tutaj na dziko, no to zaraz będziemy sobie robić kolację, a dzisiaj na kolację będą tortille. Które ja już robiłam. Z Polski wzięte. Ale ja właśnie chciałam wam powiedzieć, że siedzimy sobie tutaj w tej części z Darkiem, a dzieciaki siedzą na tyle i słuchamy ich negocjacji, że ty kroisz pomidor, a ja paprykę, a ty pokroisz cebulę, muszą się dogadać. Tam stoi nasz kamper pod tymi drzewkami. No a tutaj już macie plażę i morze. Te wszystkie patyczki, które widzicie, to są właśnie jaja żółwi. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Ktoś tutaj po prostu dba o to, żeby to oznaczać, żeby ludzie tego właśnie nie niszczyli. Zobaczcie, same patyczki powbijane na całej plaży. My nawet Lilki nie puszczamy, żeby tam nie wygrzebała, bo ona sobie tam lubi wykopywać. Także też takie ostrzeżenie, jak przyjdziecie z psami, to żebyście nie puszczali psów tu wolno. Zobaczcie, jest piaseczek. Ale robi się szybko, głęboko, no i jednak tutaj powinna mówić, że trzeba buty używać, więc ja wam nie powiem. Patrzcie, tutaj kratka. To wszystko jest takie osłonięte, plus informacja. Na kartce, że właśnie tutaj żółwie składają swoje jaja. Jaja są tu złożone i jak nam się wieczorem uda, że z któregoś na przykład małe będą wychodziły, to one będą do morza szły. I właśnie to chcemy uchwycić, tak? Ale czy nam się to uda, to trudno powiedzieć, nie? Fabryka tortilli u nas, ja tutaj podgrzewam placki, Laura szybko smaruje, kurde jakie gorące. Mamy tutaj do smarowania ketchup, majonez i musztarda, nie? Ja już tutaj wkładam następnego. A ja chciałam powiedzieć, że jakbyście chcieli przepis na te tortille, to na moim kanale Karawanik od Kuchni, tam jest przepis na to. Tak, i tutaj Oliwier już nakłada, Paulina już zwija. Już gotowe i szybko idzie. Mamy 15 sztuk do zrobienia. O, czekajcie, bo ja się tutaj zamutałem. Już miałem. 5 sztuk. O, jakie gorące. Dobra, masz Laura? To musicie oszczędzać składników. Tak. Nie mamy więcej papryki, tylko jest jedna. Zobaczcie, tu mamy tak, cebulę, paprykę, ogórek, pomidor i kurczak przesmażony, który wcześniej smażyliśmy. I jedziemy z koksem po kolei. Tortille, smarowanie. Nakładanie i gotowe tortille i co i tak jest. Ale podgrzewamy je jeszcze. Nasze tortille gotowe. Nie podgrzewamy je, bo jest tutaj gorąco, że nawet się nie chce jeść takich gorących. Tutaj część, tutaj druga część. Wszystkie składniki praktycznie zużyte. Tutaj w Grecji jest jeszcze tak, że jak zaczynacie coś jeść na zewnątrz, to się strasznie dużo os zlatuje zazwyczaj. Os i mu. Tak. I to jest takie trochę utrudniające, no ale da się z tym żyć. Znaczy to nie jest utrudniające, bo dzięki tym osom mamy przepyszne miody. Tak, które ostatnio zresztą kupowaliśmy na Lewkadzie. I tutaj pani też przyjechała i też miała miodzik do sprzedania. Praktycznie w tej samej cenie, nie? Już nie wzięliśmy, bo mamy tyle słoików, że starczy nam. Że my sobie tutaj zjadamy naszą obiadokolację. I jak coś widzimy się później już na plaży, chyba wieczorem, jak będziemy pójdziemy zobaczyć żółwie. Tutaj rzeczywiście wychodzą stąd. Nie wyjdą, nie? Słuchajcie, zrobił się wieczór, ciemno jest, świecę teraz latarką, żeby było mnie widać. Idziemy zobaczyć żółwie, czy wychodzą, czy to prawda, że je zobaczymy. Próbujemy tutaj zlokalizować jakieś żółwie małe, które by wychodziły z tej plaży, ale nic nie ma, tutaj jest taka dziurka, widzicie? Może coś tu było, może będzie, nie wiadomo. My... 21 tak. Nie wiemy, ile to trwa tutaj ten okres wylęgowy. Te są tutaj z datami, te partyki. 21 czerwca tutaj jest napisane na nim. Więc pewnie wtedy był założony. No nic, nie udało nam się zobaczyć tym razem. Może kiedyś jeszcze się uda. My wracamy z powrotem, bo ciemno na tej plaży. Może przyjdziemy jeszcze raz. No, może później przyjdziemy, zobaczymy. Jak widzieliście wczoraj, próbowaliśmy
zobaczyć żółwien. Mi się to nie udało, to co widzieliście, poszliśmy na plażę, ale nie był, niczego nie zobaczyliśmy. Ale później Paulina poszła z dzieciakami. Ale ja poszłam tam ponad kilometr dalej, koło tawerny, ponieważ dostałam taką informację od Daniela, że tam możemy zobaczyć, więc poszłam z dzieciakami, no bo Darek jakby chodzić tam nie bardzo tam jeszcze może. Moje kolana jeszcze tak. Tego nie wytrzymały. No i wiecie co? I znaleźliśmy, zobaczyliśmy żółwia, tylko tak, nie można, ja próbowałam sfilmować, ale bez światła. Nic praktycznie nie było widać, nie można było zapalić światła, żeby nie zmylić tych malutkich żółwików. Dopiero na sam koniec podszedł wolontariusz do nas, gdy ten żółwik wchodził już do morza. Myśmy tego żółwia w ogóle nazwali Jasiu, to Oliver nazwał tak tego żółwia. I on dopiero poświecił takim, wiecie co, ciepłym, żółtym światłem, które przypominało właśnie trochę księżyc. I wtedy mogliśmy ewentualnie nagrać. I to wam za chwileczkę pokażemy, bo ja to telefonem nagrałam. Tak, i ten cały proces tam wychodzenia tego żółwia, to tam, nie wiem, około 2-3 godzin trwa do tego morza to przejście całe, więc tyle ich nie było. No. To teraz macie tutaj ekscytacja była niesamowita. Na podglądzie właśnie, jak to wyglądało. Będziemy o tobie pamiętać. Jesteś gwiazdą. Patrzcie, patrzcie, chyba teraz fala już go zabierze. O, teraz tak. Odsuńcie się. O, jednak nie. Nie. Jasiu. Jednak zobaczcie, nie zabrała go ta fala. Zmoczyła cię. Ojej. Pa, pa. Co do tej miejscówki, tutaj jesteśmy. Całkiem przyjemna miejscówka. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo miejsca, tego co widzieliście. Wjechała tu rano policja, przejeżdżała też tutaj przez to miejsce. Nie było żadnych problemów. Nikt o nic się nie czepiał, żeby ktoś jest rozłożony czy takie rzeczy. Więc tutaj normalnie, legalnie, fizycznie można sobie wypoczywać na dziko. Jeszcze rano było tak, że nie mieliśmy też znowu chleba, bo sobie wczoraj nie kupiliśmy dwóch, tylko jeden oczywiście. Ale rano tutaj, jak po południu pani przyjeżdżała z winogronami, tak rano pan przyjechał z chlebusiem, bułeczki świeżutkie, ciasteczka do wyboru, do koloru, więc taka miejscówka po prostu ucywilizowana, że tak powiem. Miejsce na dziko ucywilizowane, wszystko wam tutaj dowiodą. Nawet jedzenie z tawerny, jakbyście chcieli. Więc jak coś, polecamy to miejsce, bardzo przyjemne. 1-2 dni tutaj można się spokojnie zatrzymać, pooglądać sobie żółwie. A my lecimy dalej. Patrzcie, taki mamy dojazd do naszej miejscówki. Bardzo wąska droga, no ledwo się tutaj mijamy z innymi autami. No ale dobry kierowca daje radę. Miniemy się? Darek? O. Aha, tak wszystko tutaj jest na styk. Kamperem jeszcze się da radę, ale tutaj z przyczepą raczej to nie jest miejscówka pod przyczepę. Jedziemy, zobaczymy, bo to jest taka piękna plaża, taka jak z widokówki, ale zobaczymy, czy my tam w ogóle gdziekolwiek staniemy. Właśnie przed chwilą musiałem się wycofywać, bo jest tak wąska droga tutaj w skarpie, że po prostu dwa auta nie ma szans, żeby się zmieściły, ale dojechaliśmy na chyba miejscówkę. No tutaj troszeczkę lepiej, tu już jest szerzej, ale tak, po lewej stronie już widzimy pierwszego kamperka. Ale ogólnie strasznie dużo ludzi znowu na tych miejscówkach i zapewne znowu będzie problem, żeby gdziekolwiek stanąć. Już też to widzę właśnie. Zaraz zobaczymy. No i to jest generalnie taki parking, nie? Parking. To stoi się przy drodze w nie za ciekawym miejscu chyba, bo w kurzu. No zaraz to zobaczymy. No tam widzę piękny kolorek już. Tak wygląda tutaj ta miejscówka, na którą teraz właśnie przyjechaliśmy. No jest to po prostu zwykły parking. Mimo że nie jest to ani weekend, jest to środek tygodnia, to ludzi tu jest mnóstwo. I cały czas przyjeżdżają nowe samochody. Z tego my jesteśmy tu już praktycznie na samym końcu parkingu i z tego parkingu też trzeba kawałek tutaj dojść. Do tego miejsca. I zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładne miejsce, tylko ludzi bardzo dużo. Czy tak z bliska wygląda to miejsce? Ludzi po prostu pełno. Kąpcie się, dzieci. I w drogę. Było na hulajnodze nie jeździć, to byś się też wykąpał. Poszedłem tutaj jeszcze kawałek plażą i zobaczcie, jak to teraz wygląda. To jest taka zatoka na morzu. Zobaczcie, tam widać otwarte morze. Może nie do końca widać, ale tam jest. No i tu jest taka ładna zatoka. Z ładną, piaszczystą plażą i piaskiem.
stajemy tutaj, bo jest masa ludzi, nie podoba nam się to. Ale wszyscy wykąpani, oczywiście oprócz mnie, ze mnie tutaj leci. Samochód pokazuje tutaj w tym miejscu 45 stopni. To jest po prostu dzisiaj ukrop. A my stwierdziliśmy, że lecimy dalej. Przejeżdżamy teraz na drugi palec, czy tak na ten do środka? Na Mani. Tak. Na Mani jedziemy. Jedziemy do Gitio. Chcemy sobie wjechać na kemping, ale my chyba nie dzisiaj wjedziemy na kemping, tylko jutro musimy sobie tutaj wyserwisować. Mamy miejscóweczki, które chcemy jeszcze video zaleśmić, odwiedzić i dopiero na kemping. Tak, pranie trzeba zrobić, trzeba tutaj kampera wyserwisować, bo kasety nam się kończą, szarówkę trzeba pozrzucać i wodę uzupełnić. No i kierunek Gitio, mamy tam dosyć daleko, bo jakieś około 200 km, więc chwila nam zajdzie, zanim tam dojedziemy. Słuchajcie, właśnie dojechaliśmy do Gitio. Jest godzina 17, więc nie jest źle. Kierujemy się teraz na miejscówkę z wrakiem. Też znane miejsce i popularne. Zobaczymy, czy będzie gdzie stanąć. A w Gitio ciasno. Widzicie tam na dole ten wrak? Właśnie tam jedziemy. Tu poniżej, tego nie widzicie, jest parking taki, gdzie tutaj dosyć często stały kampery. I chcemy właśnie sobie tutaj spędzić ten wieczór. Dojeżdżamy właśnie w to miejsce, o którym wam mówiłem. Zawsze dużo kamperów tutaj stało. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. No, może kamperów dużo nie stoi, bo widzę jednego, ale samochodów jest. No i tutaj sobie gdzieś miejsce znajdziemy i sobie tutaj zostaniemy. Nie, no jest kilka kamperków. Musimy sobie poszukać jakiegoś fajnego miejsca. Na razie stoimy sobie w taki sposób, ale gdzieś tu będę zaraz szukał jakiegoś miejsca. Za nami jeszcze wjechały dwa kampery z Włoch. Dużo Włochów jest teraz, bo mówię, wakacje im się zaczęły. Więc licznie tutaj przyjeżdżają do Grecji. Myślę sobie, żeby tam czy tam gdzieś nie stanąć, bo wieje nam tutaj od morza wiaterek. I żeby był przewiew fajny. To muszę poczekać, aż tutaj trochę tych samochodów stąd odjedzie. Tak wygląda tutaj morze. Zobaczcie, tutaj też jest plaża żółwi. Zobaczcie, to samo co było ostatnio. Ciepło zagradzane jajka. No a tam już widać wrak rozpadający się. Pies tutaj zaczerpuje kąpieli. Patrzcie, pies już sam tutaj praktycznie stoi. Na koniec naszych wakacji może się przekona w końcu. Nie ucieka przynajmniej. Zawsze trochę chłodniej tutaj jest. A ludzi też tutaj sporo, zobaczcie, przychodzi do tego wraku. Ale się rozpadł. Jeszcze tutaj 3-4 lata i będzie prawie nic z niego nie zostanie. Spróbuję wam to trochę przybliżyć. Zobaczcie, jak się już rozpadł.